Cześć kochani, witam się z wami cieplutko. Tak sobie pomyślałam, że dawno nie było żadnego takiego gadanego filmiku, nie było jakiegoś daily vloga, a że okazja się nadarzyła, bo jestem w tej chwili na urlopie. Jak widzicie, już jestem ogarnięta, włosy oczywiście mam dzisiaj spięte, bo po śniadanku ruszam do ogrodu. Dzisiaj pogoda jest piękna, słonko świeci, mgły już opadły. No wiadomo, trzeba iść troszkę w tym ogródku posprzątać. Wiadomo, jesień, wszystkie liście trzeba zgarnąć, uschnięte kwiatki powycinać, żeby ten ogród, wiecie, był przygotowany do zimy. Pokażę wam jeszcze za chwilę to, co mam na śniadanko. No i powiem wam, że dzisiaj mam na oczach ten cień taki, który wam pokazywałam w Shiny Boxie. No i powiem wam, że tyłka nie urywa, jest taki szaro-siny. Jak dla mnie kolor nieciekawy, niespecjalny. Oczywiście ta paletka do konturowania też jest do niczego, więc podejrzewam, że oba kosmetyki się u mnie niestety nie sprawdzą. I nie wiem, czy komuś oddam, czy po prostu wyrzucę, zastanowię się jeszcze. Nigdy nie wiem, gdzie mam patrzeć w tym telefonie. Gdzieś w ogóle kija od selfie posiałam, więc no, trzymam teraz telefon w ręku. Mam nadzieję, że te łapki nie będą mi mocno tutaj latały. No i obraz nie będzie się zbyt mocno trząsł. No i za chwilę, kochani, pokażę wam to, co mam na śniadanko. No i tak, kochani, prezentuje się moje śniadanko. Dzisiaj mam dwie kanapki. To takie, powiem wam, że dzisiaj to są spore kanapy. Z reguły zjadam tylko taką jedną na śniadanie. Nie jestem w stanie więcej zjeść rano. Natomiast tutaj mam chlebuś, który upiekł wczoraj mój mąż. I to jest typowo pszenny chlebuś. Zawsze jakieś tam mąki różne dodaję. Z reguły jest to bardziej pod razowy chlebek. Natomiast wczoraj spowaliśmy białego pieczywa. No i powiem wam, że za chwilę z przyjemnością spałaszuję. Tutaj mam zrobioną herbatkę w moim kubeczku, który przywiozłam sobie z nadmorza. Mam tutaj zieloną z melisą i skórką cytryny. Powiem wam, że jak nie przepadam za zielonymi herbatami, no to ta całkiem fajnie mi smakuje. No i oczywiście porcja leków. Diohespan Max. To są tabletki, które biorę po prostu na swoje pająki, na swoje żylaki na nogach. I powiem wam, że tabletki działają, te nogi troszkę mniej mnie bolą podczas chodzenia czy wieczorem, także polecam. No i przede wszystkim nie mam już takich skurczów jak miałam, bo to dochodziło do tego stopnia, że ja nie czułam nóg. Także wczoraj też pytałam na wizycie lekarza, czy coś innego mam brać, natomiast powiedział mi nie, jak najbardziej te tabletki mam łykać, ewentualnie kupić sobie jeszcze żel Loton 1000, on się chyba nazywa, to jest zwyciąg z kasztanowca. No i tu mam jeszcze swoje cholerne tabletki na ciśnienie. Niestety guzy moje na tarczycy powodują to, że ciśnienie potrafi mi skakać. Albo jest mega, mega niskie, albo znów jest bardzo wysokie. No i niestety mam dwie tabletki dziennie. I kochani, tu jest właśnie ten cień, o którym wspominałam. On tu w opakowaniu wygląda pięknie, taki granat. Myślałam, że to będzie fiolet, niestety okazało się, że to jest kolor granatowy. Natomiast powiem wam, że na oczach wygląda jakiś taki szaro-bury, nieciekawy. Pigmentacja też nie jest jakaś mega, strasznie się osypuje, także dla mnie nieszczególnie. No i oczywiście tu jest ta paletka, o której wam mówiłam też właśnie w Shiny Boxie. No i niestety, tak jak się spodziewałam, jest problem nakładania tego bronzera pędzlem typowym, który mam właśnie do nakładania bronzera. Nie mieści mi się ten pędzelek w takim jednym tutaj oczku i dodatkowo łapię na przykład róż do policzków, co mnie mega denerwuje, no bo nie chciałabym takiego, wiecie, różu zamiast bronzera na policzkach, więc myślę, że te dwa produkty pójdą w dobre ręce. No i jak możecie zobaczyć, pogoda jest piękna. Tam widzę przy siatce, przy furtce mam worki, bo dzisiaj była wywożona segregacja, więc zaraz je zabiorę do domciu. Tu widzicie czarną. Czarna też mi dzisiaj towarzyszy na ogrodzie, jest fajna pogoda, przynajmniej nie pada, no jest chłodny wiaterek, ale czego się spodziewać w połowie listopada, to normalne, także jak widzicie liści mam tutaj sporo, tu oczywiście pranko schnie, wyprałam sobie chusty, no bo wiadomo, to się nosi często, ja jeszcze mam zawsze podkład na twarzy, na szyi, no to niestety na tych chustach często gęsto tam gdzieś coś zostaje. No i wiadomo, że częściej trzeba je prać, a że dzisiaj jest słoneczko, troszkę wiatr wieje, więc szybciej powinno to pranie mi wyschnąć. Także powiem wam, że pogoda jest cudna. Gór powiem wam, nie wiem, troszeczkę wam tylko pokażę, bo za wiele nie widać. Z
Zobaczcie, jakich mam towarzyszy. Tutaj siedzi moja kotka. Oczywiście blisko się trzyma. No i tutaj mam drugą towarzyszkę, psinkę, Kropeczkę. No i jak możecie zobaczyć, tych liściołów jest mnóstwo. Tam już trochę kwiatków na stórci, tych przekwitniętych, wszystko wyciągnęłam, wycięłam. Chociaż szkoda mi było, bo tam jeszcze kwiatki jakieś były. Ale sobie myślę, jak zacznie później znowu padać, to nic nie zrobię. Także w takim towarzystwie doborowym, kochani, ja sobie dzisiaj sprzątam w ogrodzie. Mam nadzieję, że zdążę zrobić cały ogród. No ale z moimi plecami, no to wiadomo, też przeginać nie mogę. Pogoda cudna, powiem wam, że jest nawet ciepło, pomimo tego, że wiaterek wieje. Gdzieś tam z oddali Śnieżkę widać. O, tak, teraz wam pokażę, Śnieżka jest. No i jakieś tam chmurki nad górami. Powiem wam, że całkiem sporo śniegu jest w górach. Także super. Urlop mam, przepiękną pogodę, chociaż raz na jesieni, jak mam wolne, to jest ładna pogoda. No i kochani, zabieram się dalej za robotę. Nie ma co się tutaj obijać, bo pracy mam full. Powiem wam, że trochę się zmęczyłam, ale przynajmniej tu z przodu jako tako jest pozbierane, posprzątane. Ścieżka też już można spokojnie przejść. Natomiast zobaczcie, dzisiaj mamy 2, 4, 6 worów, a ja 9 worów już zebrałam w poprzednim tygodniu i wywiozłam. Tam oczywiście widzę, też już zniknęły listki, super. No i tutaj podjazd do garażu też jest sprzątnięty, więc spoko. No ale na drzewach, jak możecie widzieć, jeszcze wiszą liście. Tutaj jest akurat lipa. Te liście się dość fajnie grabi i one nawet jak zostaną pod śniegiem, to gniją. Natomiast z tyłu mam dąbczaki. Te niestety liście nie gniją. Pamiętam, że jak przyszłam pierwszy rok tutaj do mieszkania, którego mieszkamy, właśnie zrobiliśmy ten błąd, bo wszystkie liście, jakie mieliśmy z tych dębczaków, poszły na kompost i powiem wam, że one bardzo, bardzo długo się po prostu rozkładają, a więc więcej takiego błędu już nie popełniłam i liści z dębów po prostu na kompost nigdy nie daję. Tu z tyłu w zeszłym tygodniu myśmy już z mężem trochę posprzątali, a więc nie ma takiej tragedii, natomiast no jeszcze, jak możecie widzieć, na leszczynie są liście, jeszcze gdzieś tam na dębach wiszą niedobitki. Mam nadzieję, że w tym tygodniu wszystko spadnie i spokojnie będę mogła sobie posprzątać ogródek. No i jeszcze tutaj mam Sodomę i Gomorę, przekwitnięte praktycznie marciny, to wszystko trzeba pousuwać. Jeszcze widzę styropian po montażu garażu, a także tu jeszcze mi zostało, widzicie, kropka mi towarzyszy. Poszłam do domu, ją zaprowadziłam, ale oczywiście nie, musiała być ze mną na zewnątrz. Kota też gdzieś się tu moja kręci, ale już siedziała na schodach pod domem i chciała do mieszkania. Także jeszcze trochę, kochani, mi tu zostało, jakieś, mówię, resztki, natomiast mam nadzieję, że uda mi się to w piątek zrobić. A bo jutro jest czwartek i jutro jadę po wyniki do szpitala. Mam nadzieję, że tam nic złego w nich nie będzie. Takiej jestem myśli. No i kochani, idę gotować jakiś obiadek. Coś by wypadało zjeść po śniadaniu. A więc pewnie pokażę wam jeszcze, co na obiad. No i może jeszcze chwilkę do was pogadam. Chciałam wam, kochani, pokazać wosk w kominku. Właśnie rozpalam sobie, żeby jakiś tam zapach był na wieczór. A o wosku mówię o tym. Turquoise Sky, Yankee Candle. Świetny wosk, pięknie pachnie, bardzo, bardzo długo. Ja mam dość duże dwa pokoje tutaj na dole. No i powiem wam, że zapach unosi się praktycznie w tych obu pokojach. No i jeszcze na resztę mieszkania również zapach się unosi. No niestety już jest dość ciemno, pomimo tego, że jest godzina gdzieś 16. Niestety musiałam już w aparacie sobie tutaj włączyć lampę, żebyście cokolwiek widzieli, ale mam nadzieję, że światło mega się nie odbija. Także zapaliłam sobie kominek, a tam z tyłu stoi karteczka, którą dostałam od mojej córy, jak była na wakacjach w Grecji. Piękna kartka, cudne widoki,
No i tutaj też mam niebieski wosk. Pięknie pachnie. Powiem Wam, że ja rzadko kiedy palę jakieś woski, natomiast od czasu do czasu lubię sobie, tak wiecie, po południu, wieczorem, jak jestem w domu, właśnie zapalić jakiś wosk, żeby właśnie przyjemnie pachniało. No i pewnie odezwę się jeszcze do Was za jakąś chwilę. Właśnie gotuje mi się makaron do pomidorowej. Dzisiaj taki obiad na szybko, na wariata, no bo nie miałam czasu dzisiaj stać i pitrasić, nie wiadomo czego, a później jeszcze muszę jakieś ciasto zmontować na jutro, bo moje dzieci jutro ma imieniny, więc no pewnie przyjemnie by jej było, jak mama jakieś ciacho upiecze, także na razie zmykam. Właśnie dostałam przesyłkę i powiem Wam, że w przesyłce dzisiaj nie będzie kosmetyków, za to będą ziółka. Tak, tak, dobrze słyszycie, ziółka. Powiem Wam, że w zeszłym tygodniu, będąc właśnie na zastępstwie u koleżanki, tam przychodzą różnego rodzaju starsze kobietki i one często gęsto przychodzą po prostu sobie pogadać z dziewczyną, która tam właśnie pracuje. No i powiem Wam, że tak właśnie z jedną babeczką porozmawiałam na temat tarczycy i na temat picia ziół. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie słyszałam o tych ziołach, że one właśnie pomagają. Natomiast babka mówiła do mnie, że ona miała właśnie dość duże problemy z tarczycą i pijąc tą herbatkę przez dłuższy czas unormowała sobie wszystkie wyniki. No i takżeśmy porozmawiały, że ja mam jednak te guzy na tarczycy i tak dalej, że one mi trochę przeszkadzają, że muszę leki brać na nie, bo niestety guzy mają moje to do siebie, że powodują u mnie i wzrost ciśnienia, i to czasami bardzo duży, no i powodują też to, że ja mam kołatania serca, bardzo szybko się męczę, no i wkurza mnie to, bo powiem Wam, że ja jestem chronicznie zmęczona. Nawet po dwutygodniowym urlopie ja wstaję i ja jestem dalej zmęczona. No i co najgorsze, powodują te guzy u mnie to, że ja mam brak powietrza, mam zadyszki. Ja czasami zachowuję się jak taka stara, wiecie, babcia zmęczona życiem, no ale niestety tak wpływają te cholerne guzy na mnie, na mój organizm. No i tak żeśmy właśnie porozmawiały. No i ta pani poleciła mi właśnie, żeby zacząć pić te ziółka i mówi do mnie, że miała koleżankę, która właśnie miała guzy na tarczycy i przez picie tych ziół te guzy się wchłonęły. Więc mam taką cichą nadzieję, moje guzy są pod kontrolą, jestem po badaniach, zmiany są łagodne, więc no wiadomo, ale chciałabym się ich za wszelką cenę pozbyć, żeby przestały być takie upierdliwe. No i mam tu paczuchę, paczucha całkiem fajnie jest spakowana. Tu mam jakąś ulotkę, amorficzna ziemia okrzemkowa. Nie mam pojęcia, co to jest, na pewno sobie zobaczę. Zamówiłam sobie również przy okazji liść pokrzywy. Ja często gęsto piję właśnie pokrzywę jesienią i wiosną na wzmocnienie włosów. Chociaż generalnie pokrzywa polecana jest też przy problemach z reumatyzmem, jeśli macie, no i przy układzie moczowym, jak coś tam się z Wam niedobrego dzieje, wtedy liść pokrzywy też działa. I tu, kochani, mam te zioła, które sobie zamówiłam. Jest to ziele przytuli właściwej. Z tego, co tam poczytałam, to dość dużo osób właśnie poleca, no bo wiadomo, zaczęłam grzebać w internecie, jak to wygląda. Jak widzicie, to są ziółka sypkie, zaparzacie sobie w szklance jedną łyżeczkę, zalewacie wrzątkiem, zostawiacie na 10-15 minut. Przepraszam, ale gdzieś pociąg wądali jedzie, a mam okno otwarte, więc słychać. Zalewacie to wrzątkiem, pod przykryciem zostawiacie. No i później pijecie szklankę, ewentualnie dwie szklanki dziennie. Ja myślę, że zacznę od takiej kuracji dwóch szklanek. Na wiosnę muszę iść ponownie do kontroli, żeby zobaczyć, czy nic się nie zmieniło. Muszę iść na USG, muszę iść na EKG serducha, muszę zrobić wyniki z krwi, TSH i tak dalej, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy guz urósł, czy nie. Mam nadzieję, że cicho siedzi, chociaż czasami odczuwam go, więc no ale zobaczymy. Także mam tutaj 10 opakowań tego ziółka. No i na pewno w którymś filmiku, kochani, dam Wam znać, jak już będę po kolejnej konsultacji lekarskiej, czy coś tam się zmieniło, czy wpływają na mnie te zioła dobrze, a mogą też wpływać źle, więc no wtedy wiadomo, też Wam powiem, czy się sprawdziły, czy niekoniecznie, czy polecam te zioła, czy widzę jakąś różnicę. Także na razie mam 10 opakowań, na jakiś czas mi wystarczą, no i pewnie później zamówię sobie kolejne z ziółka z internetu, także tyle w tym temacie ziółek, a teraz idę już pałaszować obiadek. Pewnie za chwilę Wam też pokażę, co dzisiaj mam na obiad. Także jak widzicie, mój obiadek stoi.
pomidorowa dzisiaj. Makaronu sobie dzisiaj nałożyłam, że ho-ho, aż grubo, ale jestem wyjątkowo głodna po tym sprzątaniu w ogrodzie. Powiem Wam, że 4 godziny spędziłam w ogródku na świeżym powietrzu, no ale niestety gdzieś tak już po 12 zrobiło się pochmurno, wiatr był taki dość silny, ostry, no ale stwierdziłam, że muszę. Oczywiście łyżka śmietany obowiązkowo musi jeszcze do pomidorówki trafić, także kochani, ja za chwilę się jeszcze do Was odezwę, jak zjem, żeby pożegnać się z Wami. A teraz życzcie mi smacznego. No i przyszłam się jeszcze z Wami, kochani, pożegnać, żeby tak nie zostawiać tego dnia vloga bez zakończenia. Stoję tutaj przy oknie, bo tu jeszcze w miarę jest światło naturalne, a nie chcę jeszcze zapalać światła takiego górnego, a no bo wtedy czasami tu mi aparat szaleje. W każdym razie już jestem po obiadku, paczuchę mam, dzisiaj pewnie te zioła zacznę sobie pomalutku pić, zobaczymy jakie będą skutki. Nie ogar na głowie mam totalny, ale już spięłam włosy po prostu spinką, no bo niestety po gumce, po kucyku strasznie ciągną mnie później cebulki, więc nie jestem w stanie całego dnia wytrzymać właśnie w takiej fryzurce, więc teraz po obiadku idę sobie wypić jakąś kawę, ale kaweinkę. Z kawą niestety muszę też uważać, bo dość często niestety podnosi mi ciśnienie. Wydawałoby się, że no co tam filiżanka kawy, natomiast ja z kawą muszę niestety uważać, więc będzie kawainka. Idę troszkę odpocząć, jak to się mówi, powciągać YouTube'y, jakieś filmiki pewnie u dziewczyn zobaczę, co tam ciekawego słychać, co nagrały. No i oczywiście jeszcze wieczorkiem muszę upiec ciasto. Mam jeszcze w planach dzisiaj upieczenie mięsa, bo już zdążyło się zapeklować. Półtorej tygodnia siedziało sobie w marynacie, więc czas na nie, żeby je upiec do chlebka. No i pewnie jeszcze może będzie wieczorem pieczywo piek, no bo zostało nam w sumie pół chlebka. No i wiadomo, kolacja, śniadanie, a jeszcze córa jutro do pracy, więc śniadanko sobie też weźmie. Także tak to wygląda, patrzę na te swoje siwe włosy, jak odrost wyłazi, no niestety pewnie jeszcze na urlopie trzeba będzie z tymi włosami coś zrobić, mam jeszcze jakąś farbę jedną ciemną, jakiś brąz, także pewnie położę sobie, żeby troszeczkę inaczej to wyglądało. Dzisiaj, kochani, życzę Wam miłego dnia, popołudnia czy wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. U mnie vlogi bardzo rzadko się pojawiają. Niestety myślę, że vlogmasów tradycyjnie u mnie nie będzie. Ja niestety przed świętami nie mam na to czasu. Pracuję, jak wiecie, w handlu, a handel to jest specyficzny dział, gdzie przed świętami kobiety są tak zarobione, nie tylko w domu, ale również w pracy, że po prostu nie ma nawet czasu na to, żeby nagrać jakiegoś vlogmasa. U mnie z reguły przygotowania do świąt są bardzo, bardzo szybkie. Choinka i te sprawy wiadomo będzie, natomiast jakieś tam przystrajanie domu, ja już się po prostu w to nie bawię, dlatego że ja jeszcze w Wigilię pracuję, natomiast później te 2 dni świąt szybko mijają, a po świętach tradycyjnie od razu idę do pracy. Także u mnie praktycznie nie ma możliwości nacieszenia się tym wszystkim, co mam tu w domu. A wiadomo, że to trzeba najpierw się narobić, żeby przydekorować cały dom, a później trzeba to posprzątać, a więc od kilku lat daję sobie po prostu spokój, robię tylko, ubieram właśnie choineczkę, jakiś tam stroik na stół, żeby to ładnie wyglądało, natomiast z całą resztą dekoracji domu po prostu już nie przesadzam. No i tak tyle to by było dzisiaj, kochani, żegnam się z Wami cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie, pewnie już kosmetycznym. Pa, pa.